Siema, siema telewidzu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z komentowania szkoły. Szkoła. Nie komentowałem jakieś 2 tygodnie i poczułem, co straciłem. I dzisiaj moja koszulka jest nieprzypadkowa, ponieważ będziemy komentować odcinek szkoły numer, let me check, 627, który został mi podesłany przez Arswin Sitomnie. Także dziękuję tobie, Arswin Sitomnia. Jest to odcinek, w którym licealista Wojciech Pyrek chce poderwać Mariannę Chotecką. Niespodziewanie dla niego dziewczyna staje się zagorzałą fanką muzyki metalowej. Więc, wiecie, ja coś wiem o metalu, tak? Ja coś wiem. Ja spędziłem mniej więcej całe swoje liceum, bujając się po jakichś dziwnych budach, na quasi-undergroundowych koncertach metalowych pewna ilość black metalu robi z człowiekiem niesamowite rzeczy. Ale no cóż, ostałem na tym, że dalej bardzo lubię metal, dalej bardzo lubię klasyczne zespoły metalowe jak Iron Maiden, lubię zespoły nieco mniej klasyczne metalowe, na przykład dalej bardzo pałam miłością do, nie wiem, Carpathian Forest. Także moi drodzy, without further ado, szkoła, odcinek 627, let's go! Wojtek Pyrek z licealnej pierwszej C i Marianna Chotecka z pierwszej B przyjaźnią się od gimnazjum. Czyli on jakby zaczyna z tego pułapu friendzone'u. Polubienie muzyki metalowej może nie wystarczyć, kolego. Dziś Marianna przychodzi do szkoły pierwszy raz po powrocie z Francji. Wojtek chce jej powiedzieć o swoich uczuciach i się z nią umówić. Gdzie ty tutaj? Wojtek! Wojtek, wracaj do... Odczep się. Wojtek! Odczep się. Co się tak patrzysz? Idź do niej. No idź do niej! Ona weszła, ma teraz atencję całej szkoły, są tam wszystkie jej koleżanki. Teraz do niej idź! My tak w liceum robimy. Chodzimy, wtedy zapytać dziewczynę, czy będzie z nami chodzić i powiedzieć, czy nam się podoba, kiedy jest najwięcej osób wokół. Żeby ta potencjalna odmowa jak najbardziej zabolała. Kocham ból! Cię zagadam do niej. Czemu? Ona mnie wyśmieje. Co wyśmieje? Ty ją lubisz, ona cię lubi, wszystko gra. Tylko szkoda, że teraz do niej zagadujesz. Dobrze, w miesiąc była we Francji. Dobra, idźże, przed wyjazdem ci się podobała, każdy to widział. No dobra, ale dopiero teraz to do mnie dotarło. Dobra, idźże. Zerwałeś. To nie wyjdź, nie! 20+, naprawdę. Wow. Hej Marianna, hey, ale hey. Zmiana. Niezła, nie? Zobacz. No, mega. A co to za kwiatek? No, dla ciebie. Dla mnie? Tak. Kochana, ty nie jesteś zamroczona na takie kwiatki? Kochana, dla Wojtka, to ja naprawdę się mogę poświęcić. Dla Wojtka mogę się poświęcić? Chcesz się tak z łaską przyjmie ten kwiatek? Dobrze, zaczynamy. Ten friendzone to nawet nie jest taki zwykły friendzone. To jest chyba taki friendzone, że już... To już jest ten level, kiedy ona tak mówi o nim jako bracie. To już trochę za późno dla ciebie, Wojtek. Ale wiesz co, dziękuję ci za kwiatek, ale już musimy iść, także widzimy się potem? Tak, do później. Widziałeś? Idź, jeszcze idź. Zdurniałeś. Idź. Idź, uśmiechuj się. Ten kolega, ty też chce? Chyba, żeby Wojtek jak najbardziej został, nie wiem, obrzucony błotem. What the hell? To nie tak działa bycie wingmanem. Ty nie masz wpychać go na minę. Ty masz odpowiednio pomóc mu zagrać tę grę, a nie... Idź, teraz idź. Ona nie chce, żebyś ty szedł, idź. O, Marianna, jesteś. Dzień dobry. Dzień dobry. I co, jak było w Lyonie? No cudownie. Chcę panu podziękować za to, że namówił mnie pan na ten wyjazd. Po prostu... Wojtek. Super, serio, super. A ty, no, jakiś... Kim jest ten nauczyciel? Co to za młody? Gatek, ja nie znam. Co jest grane? Marianna została jakąś metalową? To jest jakaś masakra. Przecież zawsze była taką sympatyczną i delikatną dziewczyną. A teraz nosi jakąś skórę i trepy? To nie w takiej dziewczynie się zakochałem. O nie! Zakochałem się w jej powierzchowności! Dopóki nosiła sukienki w kwiatki, to była spoko. Teraz, kiedy ubiera się w skórę, no cóż, niestety moja miłość została poddana próbie. Ale co jest złego w byciu metalem? Czuję się obrażony w tym momencie. Marianna się zmieniła. No, może troszeczkę inaczej wygląda, stary, no. Troszeczkę. Kiedyś wyglądała normalnie, a teraz? Jak jakaś królowa mroku. Królowa? Nie no, miała po prostu ubraną jakąś skórę. Ja, no, w swoim życiu widziałem wiele fanów i fanek metalu. Można o wiele bardziej polecieć, można o wiele bardziej polecieć. Ja nie wiem, Wojtek, tych fanów metalu widziałeś do tej pory w reportażu TVP, który mówi, że są źli i w ogóle należy ich gnębić? What the hell? Stary, ja nienawidzę metalu i takich klimatów. Różne rzeczy toleruję, ale to jest przegięcie. Słuchaj, stary, gdyby słuchała mezo, to nasza miłość byłaby przeznaczona, ale metal, nie mogę tego znieść. Teraz powinien założyć słuchawki i odpalić sobie, ile dałbym, by zapomnieć. Norbert Kapusta z 7C podstawówki dostał już dzisiaj 2 jedynki. Mimo to chłopiec nie uważa na kolejnej lekcji i zagaduje koleżankę z klasy. Zagaduje? Chyba wyzywa ją na pojedynek. Ja słyszałam, że kimś takim jak Daro Lew jest taki coach w naszej szkole, mi pokazał. Zobacz, to jest mój wyszkół, które się uczy. Ale mówię ci, super są treningi, wczoraj nauczyłem się nowego uderzenia. Ty po prostu chcesz się to pokazać teraz, bo ty nie masz żadnego ekranu na przerwie, tak? I teraz jesteś like, patrz, to jest jedyny mój moment, żeby ci pokazać moją szkołę, kung fu! Co to za rozmowy? Przepraszam. Przepraszam, to ja zagadałem. Stań, jak do mnie mówisz. Skoro jesteś taki rozmowny, proszę mi powiedzieć, co to jest iteracja. Przed chwilą skończyłam o tym mówić.
Nie wiem, nie uważałem, przepraszam. Coś podobnego. Dostajesz jedynkę, a następnym razem proszę uważać na lekcji. Jezu, to już trzecia! No, Norbert, myślę, że twoi rodzice, jak się dowiedzą, ile jedynek potrafisz zebrać w ciągu jednego dnia, no to te kung fu się skończy. Myślę, że też skończy się twoje życie. Norbert jest zły na siebie, bo dostał już dzisiaj trzecią jedynkę. Maja chce go pocieszyć. Strzeliłeś haptryka. Chcesz pysk? Odwal się! Na rekord idzie. Znaczy coś do niego? Nie. Załatwij ci czwartą? Jest was kretyni. Ten Norbert, widzę, to nie dość, że taki jest tutaj, o, tutaj trzy jedynki, to jeszcze taki szkolny bully. No bo on zna kung fu, on ich wszystkich jest w stanie położyć jednym palcem. Głupi to ja jestem, jak starzy dowiedzą się, że zgarnąłem gdzieś trzy jedynki, to mi chyba zabiją. Nie przejmuj się, poprawisz, wszystko będzie okej. Lepiej pokaż mi ten ciało, za którym mówiłeś mi na lekcji. Nie martw się, stary, twoja edukacja nie ma znaczenia. Stary, spoko, poprawi, będzie dobrze. Pokaż mi teraz, jak machasz łapami w powietrzu, to jest ważne. Jaki cios? Ten, którego nauczyłeś się wczoraj. Cios smoka. Trener powiedział, że robi go najlepiej ze wszystkich początkujących. Stań tu. Dobra. Okej, ręce tu, łokcie przy sobie. Stań tu, teraz uderzę pięścią prosto w twoje serce, tak, żeby zatrzymało swoją akcję na 3 sekundy. Jesteś gotowa? No weź, jak się to śmieszy, to się stąd nie spadaj. Pokaż mi naprawdę, chcę to zobaczyć. Dobra. Ja myślę, że rodzice Norberta powinni wiedzieć, że to kung fu, na które chodzi, to chyba nie jest prawdziwe kung fu. Słuchajcie, no jeśli jest ten pan mistrz kung fu i on robi i to jest najważniejszy punkt tej całej walki, żeby zrobić jakąś pozę i zrobić to nie jest kung fu. O kurde, Maja, przepraszam, wszystko okej, nic ci nie jest. Kto by się spodziewał, że wykonanie ciosu na swojej koleżance, która nie chodzi na kung fu, i koleżance, która zasadniczo nie chce prawdopodobnie zostać pobita, może skończyć się krwawieniem z nosa. Trzy jedynki i jeszcze zostanie zawieszony w prawach ucznia. Ale to był wypadek, chciałam pokazać Maji cios smoka. Czy ty oszalałeś, jaki cios smoka? Plus jeden, pani kłosek. Stary, to było epickie. Lepszego filmiku nie nagrałem w tej budzie. Stary, mój kanał na YouTubie umiera, teraz dzięki tobie będę miał content. Debil na korytarzu znokautował koleżankę. Człowieku, ja już widzę srebrny przycisk. On już leci do mnie. No co za dzień, najpierw dostałem trzy jedynki z rzędu, a teraz jeszcze uderzyłem Maję. I teraz jeszcze stanę się pośmiewiskiem internetu, dzięki mojemu przyjacielowi z klasy. Dziękuję, blond kolego. Chłopie, naprawdę jesteś the best. Dajcie mi spokój. Ale jesteś moim mistrzem i nie uciekaj tak, ej. Boisz się mnie? Weźcie się ode mnie, odwalcie. O nie, wcześniej on im groził pobiciem, a teraz oni są tak, boisz się mnie? Wyczuli słabość. Teraz będą tak krążyć wokół niego, jak rekiny wokół ofiary, która cały czas słabnie. Maja... Maja wygląda jak owca WK po tym, jak Jarek Pasza Biceps zrobił mu ostre oro na Heilig 2. To jest chyba jedyny Heilig, który oglądałem w całości, by the way. To chyba dobrze o mnie świadczy. Posłuchaj, ja naprawdę nie chciałem cię uderzyć. Aha. Fajnie, ale może już stąd idź. Moment, Maja, pozaj. Ej, bo tam z tyłu, nie wiem czy widzieliście, tam był ten jeden z tych oprychów, ten rudy oprych. To on stał z tym blondaskiem, który kręcił film. Czyli jest więcej w tym gangu? Czy oni wszyscy są przeciwko Norbertowi? Chcę, żebym ci pomógł. O, odkręcę ci to. Żebyś nie musiała się męczyć. Ale zakręcili mocno. Już nawet było słychać, że on otworzył tą butelkę. Nie mogliście w postprodukcji usunąć tego dźwięku otwieranej butelki? Oh god. Plus, ciekawe czy to celowo umieścili tą butelkę akurat między jego nogami. Sexual innuendos w szkole, kochamy je, kurwa, kochamy je. Maja! Co byś zrobił? Maja! Zwalnięty! Przepraszam cię, to było niechcące. Tak specjalnie dzisiaj, chłopie. Powaliło was, to był wypadek. Niezłego, masz pecha. Dostałeś dzisiaj trzy jedynki, uderzyłeś Maję w twarz. Jeszcze oblałeś sokiem. To nawet nie był, to była woda. To była woda, chłopie. Pech przyciąga pech. Co ty gadasz? No normalnie, jak się ma takiego pecha jak ty, to potem jest tylko gorzej. To się tak napędza. Do końca życia będziesz mieć takiego pecha. Nawet nie mów mi takich rzeczy, to nie jest śmieszne. Ale łyknął. No. Widzieliście, jak się przestraszył? Ten tam wszystko łyknie. W sumie ten okularnik i ten blondas jakoś kojarzą mi się z Gibsonem i z Arquelem, tak optycznie. Nie. Mi się wydaje, że w ich relacji też może być coś takiego, że nagle zaczną rozmawiać o chłopie, który wspina się na Lidl przez BLM. Zamknięcie Lidla w piątek. A to co on powiedział, że w piątek będzie, tak? Czy co? Tak. Ale ten Norbert jest głupi. On naprawdę myśli, że będzie miał pecha do końca życia. A skoro tak, to zrobi wszystko, żeby się go pozbyć. No on na przykład zapłaci, a ja chętnie zarobię. Jaki chłop cwany! No, stracił tutaj szansę na zaprzyjaźnienie się z tą dziewczyną. Zarobił trzy jedynki. To jeszcze go wyzeruje z hajsu. Marianna! O, Wojtek. No, hej. Czy ona headbangowała do ciszy? Marianna! Ej, spokojnie, to jest mój kolega Wojtek, Filip, poznajcie się. Marianna, masz może chwilkę, chciałbym z tobą pogadać.
Jesteśmy trochę zajęci, nie widzisz? No niby czym. Spokojnie, spokojnie. Powtórz. Ona też ma koszulkę Iron Maiden. Sisters. Marianna, co sądzisz o utworze Prowler? Bo to chyba mój ulubiony utwór Iron Maiden. Tak, wiem, nie było tam Bruce'a Dickinsona. Okej, okay, już bym w sumie nawiązał lepszą relację z Marianną niż ten Wojtek. Ale ja chyba przewiduję przyszły, bo właśnie taki będzie plot, że on zostanie metalem dla niej, tak? Co jest? Co to jest za koleś? No, przecież ci mówiłam. Filip z drugiej A. Od razu jak zobaczył moją koszulkę, do mnie zagadał, bo też jest fanem metalu. Tak samo jak ja, więc mamy teraz kontakt. A to się można potwornie oszukać. No bo oczywiście, jak ktoś ma koszulkę Iron Maiden, to jest bardzo duża szansa, że jest fanem metalu. Ale to może być jeden z tych pozerów, którzy akurat załapali się na to, że nie wiem, design z Iron Maiden, Metallicą albo czymkolwiek innym, Panterą, był dostępny w jakimś sklepie, typu, nie wiem, w tych wszystkich sklepach, co ludzie kupują ciuchy. I kupił po prostu, bo podobał mu się design. I potem podchodzisz do takiego gościa i mówisz, no i jaka jest twoja ulubiona płyta, kolego? A on mówi, a ja nie słucham Iron Maiden. I wtedy już trzeba. Trzeba się z nim lać po mordach. Nie ma innej opcji. Czyli to jest koszulka związana z metalem, pewnie jakiegoś zespołu, tak? Spoko, możesz nie wiedzieć, bo trzeba trochę siedzieć w tym temacie, żeby się orientować. Nie trzeba siedzieć w tym temacie, żeby się orientować. Myślę, że każdy głupi jest w stanie rozpoznać koszulkę z jakimś zespołem. No, żyjesz pod kamieniem, człowieku? Polskie zespoły również mają swoje koszulki. To, że twój tata nosił, nie wiem, torbę z napisem Perfect, to nie chodzi o to, że uważał się za najlepszego człowieka na świecie. Chociaż może tak być. Może poszlibyśmy gdzieś razem po lekcjach? Super pomysł, słuchaj, to ja powiem jeszcze Filipowi i razem z całą ekipą pójdziemy na te super frytki, które tak uwielbiam. Co ty na to? Marianna, ale... Wiesz co, ja już muszę iść, bo... Filip tam stoi, patrzy jak taki jastrząb, jak sęp, który czeka na ofiarę. Zgadamy się potem. Aha, i bardzo ci dziękuję za tego kwiatka, którego dałeś mi rano. To było strasznie urocze, ale no, wiesz, oddam go Kaśce, bo kwiatki ostatnio, jak widzisz, nie są w moim klimacie. Także widzimy się potem, dobra? Widzisz, nie trafiłeś, bo gdybym słuchała Guns N' Roses, to może miałbyś u mnie szansę. Miałem nadzieję, że Marianna też się trochę we mnie kocha. Ale ona traktuje mnie jak kumpla. I to kumpla drugiej kategorii. No bo co? Bo nie jestem metalem, tak jak ten cały Filip. A to nie jest tak, że wy się przyjaźniliście wcześniej? To ty powinieneś jakiś większy insight mieć w to, kim ona jest tak naprawdę, a kim nie jest. Chyba, że ten wyjazd aż tak bardzo ją zmienił. Ale to w ogóle ona nie powinna w takim razie jechać do Francji, tylko na przykład do Norwegii. I powinna wrócić w takiej, wiecie, takiej skórze, która już spędziła miesiąc zakopana w grobie. By the way, to jest prawdziwa historia. Członkowie zespołu metalowego Mayhem kopali swoje kurtki w ziemi, żeby miały zapach takiego właśnie, taki ziemny, takiego grobu. To on serio dała tego kwiatka? No serio, dała jakiejś koleżance. Bo, cytuję, ostatnio nie przepada za kwiatkami. Pewnie są jakieś za mało mroczne czy coś. Słabo. Widzisz, Wojtek traci w cały czas okazję. Po tym jak ona powiedziała ci, że róża do niej nie pasuje, mogłeś jej powiedzieć, że róże miłości najchętniej przyjmują się na grobach. I nie nawiązałbyś tutaj do niczego innego, jak do piosenki zespołu Kat. Czy nie, nawiązałbyś do czegoś innego, ale chodzi mi o to, że Kat miał piosenkę o takim tytule, więc teraz byś się jej przypodobał. Co za Filip znowu? Jakiś metal z drugiej A. Jest nim kompletnie zajarana. Ale to nie znaczy, że nie poderwiesz Marianny, nie? Ciekawe jak, ona interesuje się teraz tylko metalami. A ja metalem nie jestem. To zostań metalem. Problem rozwiązany. Zmień całego siebie. Zostań kimś, kim nie jesteś. Polub coś, czego nienawidzisz. I na pewno będziesz miał szansę u dziewczyny, która w sumie nawet nie wiadomo, czy jest tobą zainteresowana jakkolwiek. Nienawidzę tej chorej muzy. To jest jakieś bezsensowne darcie mordy. A Mariannę lubisz? No lubię i to bardzo. No widzisz, to mógłby się dla niej poświęcić i zostać metalem. Nie no, hola, jak on mówi, że metal to jest bezsensowne darcie mordy. W momencie, kiedy ona miała koszulkę Iron Maiden. Oj, Wojtuś. Mam nadzieję, że nigdy się nie spotkamy. Stary, laskę trzeba czasami zabajerować. Ona lubi metali? Zostań metalem, no. To nie jest dobry pomysł, mi się wydaje. Dobra, ja się podaję, rób co chcesz. Jeśli chcesz, żeby ją Filip podrywał, to twoja sprawa. Zostań metalem. Ciekawe, jak szybko by wyszło, że on tak naprawdę tego nienawidzi. Prawdopodobnie na pierwszym koncercie, kiedy próbowałaby go wepchnąć w moshpit, a on by zaczął, nie wiem, modlić się, bo myślałby, że nagle wszyscy się zabijają w jakimś satanistycznym szale. Wyciągnąć od niego tę kasę. No a byłeś przy tym, jak się przestraszył, no, że pewnie nie będzie go musiał do koncercia. No co jest głupie? Chłopie. Powiemy mu, że ktoś na niego czar lub pecha i wiesz, musi zapłacić za jego zdjęcie. Ty. To jednak jest dobry pomysł! Naprawdę, energia Ripsona i Arquella, znaczy nie w tym Rudym, w tym Rudy nie ma energii Arquella, tam Blonda ma energię Arquella, ale to jest totalnie Ripson. No stary! No co? Takie głupoty że go nie mogę słuchać, Ripson. Wchodzisz to czy nie? No jasne, tylko musimy go przekonać, że jesteśmy specjalistami od zdejmowania klątw. No to nie wiem, no jesteś, no. O, powiemy, że twoja ciotka jest czarownicą i zna się na tym. Dlaczego moja ciotka? A dlaczego nie twoja? No tak, no bo tak. Ale to pasuje, żeby jego ciotka była czarownicą. On ma taką tutaj bluzokoszulę z motywem galaxy. No to wiadomo, nieskończoność wszechświata, byt gwiezdny, energię tam słoneczno, gwiezdne, księżycowe. Wszystko się spaja. Co wy tu robicie? Macie we w to wypas. Dobra, już widziałem.
przyszli starsi koledzy, zrobili wypad. No dobrze. Powinni teraz wychodzić, że moja ciotka rzuci na ciebie klątwę. Ej, jak myślisz, ile on nam zapłaci za zdjęcie tej klątwy? No nie wiem, jak go dobrze wkręcimy do spięć. Fabian i Igor. 50 zł? Wy myślicie, że jakikolwiek gimnalicealista ma 50 zł w portfelu? Wychodzicie do jakiejś bananowej szkoły? Za 50 zł to można wykupić cały sklepik. Siema Norberci, kto tam? Nic, siedzę nad tym zadaniem domowym z informatyki. No, nie wiem, czy ci to coś da, jeżeli zrobisz to zadanie z informatyki. No, dokładnie, Fabian ma rację. Gadaliśmy przez telefon z ciotką Fabiana i powiedziała, że sprawa jest naprawdę poważna. Jaka sprawa i co ma do tego ciotka Fabiana? Wiesz, nie chwalę się tym na prawo i lewo, ale moja ciotka jest cyganką i długo czarownicą. Pianka już zabulczała, słysząc o tym, że jego ciotka jest cyganką i czarownicą. Rozumiem to, że poszli w ten skam, że jego ciotka jest czarownicą, ale dlaczego musi przy tym być cyganką? A tak abstrahując, to w ogóle, jaka jest logika, jeśli Norbert w to pójdzie, że jakaś ciotka czarownica bardziej mu pomoże niż faktycznie nauka, no to F dla ciebie, Norbert. Czy z drugiej strony to znaczy, że ty pasujesz do tej szkoły, tutaj są sami tacy jak ty. No naprawdę, moja ciotka umie rzucać klątwę, ale umie też zdejmować, jeżeli chcesz, to możemy ci to załatwić. Ale na tym no nie wisisz żadna klątwa. Ale jak nie wisisz, jak wisi, weź się zastanów. Chłopie, dzisiaj na każdej lekcji dostałeś jedynkę, obleś Majkę wodą, a później sobie uderzyłeś ją. Nie. Wszystko źle zrozumiałeś. On najpierw ją uderzył, a potem oblał ją wodą. To znaczy, Rudy, że jesteś nierzetelny i nie należy ciebie słuchać. Wiecie co, nie bawi mnie to wasze głupie gatanie. I tak już miałem dzisiaj słaby dzień, a w mnie jeszcze wkurzacie. Nara. Ej, myślałem, że to łyknie. No, jednak nie jest takim debilem, na jakiego wygląda. No to mam po kasie. No dobra, uspokój się. Jutro go tak wkręcimy, że na pewno nam uwierzy. Jutro powiemy mu, że mój wujek jest wilkołakiem. I że kolejnym etapem tej klątwy jest to, że w nocy przyjdzie na niego wilkołak. Myślałem, że nie będziemy musieli się tak bardzo starać, żeby wyciągnąć od Norberta kasę. Ale jednak nie będzie tak łatwo. Jutro z Fabianem weźmiemy go w obroty i wyskoczyć z kasy, choćby nie wiem co. A ty w sensie po prostu pobijecie go? Siema. Siema, stary, siadaj. Wojtek postanowił pójść za radą kolegi i okłamać Mariannę, że też interesuje go muzyka metalowa. Mimo, że w rzeczywistości... Filip już tam dyszy z wściekłości, nienawidzi tego Wojtka. Tak działa metal, rodzi agresję, definitywnie. Zresztą ten Filip został w ogóle wystylizowany nawet nie na metala, tylko na jakiegoś Sida Viciousa z Sex Pistols. Nie widzisz go, przecież to jest bardziej fan disco polo niż metalu. Kompletnie nie jego klimaty. No to cię zaskoczę, kolego, bo właśnie polubiłem metal. Serio? Tak, znalazłem gdzieś jakiś kawałek i spodobało mi się. To tu ekstra, super. Tak? A czego konkretnie słuchałeś? Konkretnie to niczego. I tak pomyślałem, że może byś mi coś poleciła. Ale mu dogadał. No konkretnie to słuchałem nic. To był ten statyk w radiu, a myślałem, że to metal. Zaczniemy od Dying Cult, pierwsze trzy płyty, a potem przejdziemy w mega mroczny klimat Dark Icon. Mega spoko. Dying Cult? Dark Icon? To brzmi jak wymyślone nazwy, muszę to sprawdzić. Nie, ona wymyśliła to. Albo to jest w takim undergroundzie, że nikt tego nie zna poza nią, albo to wymyśliła. Skoro teraz jestem metalem, to powinien chyba wyglądać jak metal. To super pomysł! Pomyślałem, tak, że może pójdziemy po lekcjach, pomożesz mi coś wybrać. Kurde, wiesz co, mam teraz angielski, ale dobra, ja mogę to olać i pójdę z tobą. Ej, przyspiesznie. Na żarcie indyjskie po szkole. No dobra, to pójdziemy jutro albo kiedy indziej. O nie, ja już czułem smak tego Butter Chicken. Wojtek, jako że jesteś młodocianym metalem, przestrzegam cię. Jeśli chcesz wejść w konflikt z innym metalem, najpierw zapoznaj się z historią Varga Vikernesa i Euronymusa z zespołu Mayhem. Tak tylko mówię. Wojtek jest szczęśliwy, że udało mu się namówić Mariannę na wspólne zakupy. Dziewczyny chce jednak poderwać też Filip, któremu nie podoba się, że Wojtek wchodzi mu w drogę. Po pierwsze to nie kituje, po drugie nic ci do tego. Jaki twardy się zrobił nagle. Filip, ty wyglądasz tak tough, ale no co, takiemu Wojtkowi dasz się popychać? Wystylizowałeś się na Sida Viciousa. Sid Vicious w sumie, nie wiem, trochę był błędem w historii świata. Maria, to jest spoko, chcę z nią być, a ty się tylko wcinasz. No to ty mnie posłuchaj. Wiesz co, nie obchodzi mnie to i daj sobie z tym spokój, bo i tak nie masz szans. Ja nie mam szans? A z kim Mariana idzie na zakupy po lekcjach? Chyba ze mną, a ciebie spławiło. O czym gadacie? Krzyczeli o niej tak głośno, że powinna to słyszeć z drugiego końca szkoły, ale nie słyszała tego, oczywiście. Ej, co jest? Co robimy? Można mu te tabletki na przeczyszczenie. Nie, to zostawimy na później. On tak po prostu miał w kieszeni tabletki na przeczyszczenie, był like... Może to siądzie. A ten drugi taki łaskawy, nie, to może na później zostawimy. Nie, że od razu z tabletkami na przeczyszczenie, no. Widzisz Norberta? No? Odciąg go jak najdalej ze sklepiku, nie wiem. No ale po co? Weź mu telefon czy coś, proszę. Po co? Chcesz to robić, hajs czy nie? Dobra, zrobię to. Masz tu hajs szybko i lecisz. Tylko bardzo szybko, proszę. Ej, oddaj mój telefon! Kradzież. To jest sposób na odciągnięcie Norberta. Ej, co ty robisz? Patrz. Idzie!
ta dziewczyna tam szła, gdzieś w głowie jakiś jej crawling in my skin. I nagle jakieś młodociane prankstery biegają, przebijają jogurty długopisami, ona jest like, no negative energy. To było niechcący! No niechcący, mówiłem ci, że to przez pecha. Ta, jasne, pech. O kurde, ale bajzel. Ej, no s**wysyństwo, to nie jest niewinny żart. Ja myślę, że Rudy i Ripson powinni za to odpowiedzieć przed sądem. Nie, no straszne s**wysyństwo. Ja rozumiem, oni chcą mu zrobić na złość, tak? Ale nie muszą niszczyć jego mienia. Dzień dobry, siadajcie na miejsca, dawno już po dzwonku. Co to jest? On tak czekał, aż ona wejdzie, żeby jej to pokazać. Tak, pa, mam pany jogurtem jak zeszyt książkę. Pa, pani kłosek. Bo mi się jogurt wylał w plecaku i zniszczył zadanie domowe z informatyki, ale to był wypadek. No tak, oczywiście wypadek. Siadaj, jedynka. Nie, no ja z reguły piasuję panią kłosek, ale no, ej. Pani kłosek, czy pani naprawdę myśli, że na rzecz tego, żeby jednej pracy nie oddać, upierdoliłby sobie zniszczył książkę jogurtem? Norbert jest załamany, że znowu prześladuje go pech. Nie wie, że tym razem to sprawka Fabiana i Igora, którzy chcą wyciągnąć od niego pieniądze. Ale to nie chodzi o wiarę, tylko chodzi o fakty. A fakty są takie, że ktoś rzucił na ciebie klątwę i masz mega pecha. A wystarczyło zapytać tamtej dziewczyny, która crawling in my skin. Ona by powiedziała, że to oni zrobili dziury w tym jogurcie, że to oni są winni, że oni są oszustami. A niestety tamta dziewczyna woli być w swoim świecie. No a ile kosztuje u niej takie odczarowanie? No as tak ze stówkę. Za darmo ci tego nie zrobi. Miało być 50! 100 złotych?! No ale chłopie, ja na twoim miejscu bym zapłacił. Masz największego pecha, jakiego zauważyłem. No niby tak, ale to jest kupa kasy, nie, ja się muszę jeszcze nad tym zastanowić. Ja myślę, że zamiast spróbować skamować swojego kolegę, że ciotka tego typa jest wróżką i w ogóle, to powinniście opuszczać, nie wiem, ogłoszenie w gazecie. Znajdzie się 1000 frajerów, którzy zapłacą grube pieniądze za to, żeby jakaś stara baba coś im powróżyła. Łyka wszystko jak młody pelikan. Dokładnie. Wytnijmy mu jeszcze jeden żart, żeby wiedział, że... Oho, Maja tam bardzo, bardzo niepodejrzanie zerknęła zza rogu. Bardzo scena jak ze Scooby-Doo. Licealista z pierwszej C, Wojtek Pyryk, okłamuje swoją przyjaciółkę, że tak jak ona uwielbia muzykę metalową. Chłopak liczy, że dzięki temu uda mu się poderwać Mariannę. Chciałem powiedzieć, że kupiła kaplu koszulki mu, no bo też koszulka Iron Maiden, ale ona teraz założyła Metallicę. Tak jakby chciała się od niego odciąć. Wiesz, poczekaj, mam taki zarąbisty kawałek. Chcesz posłuchać? Dobra, dawaj. To zapraszam. Dziękuję. O, koleżanko, wiesz, mogłabyś sprawdzić, czy cię nie ma gdzie indziej. Znaczy, nie gniewaj się. Ale zamknij za sobą drzwi. What the fuck? Siedzi tam typiara, nie wiem, rozwiązuje zadanie z informatyki. Wchodzi jakiś chłop, włosy postawione, koszulka Iron Maiden. Jest like, koleżanko, mogłabyś się usunąć? Ja tu będę pokazywał prawdziwą muzykę metalową. W zespole mają bas i perkusję, nie to co te twoje, Hannah Montana. Takiej zarąbistej muzyki trzeba słuchać na zarąbistym sprzęcie. W sensie, na tosterze? Nawet się świeci, kurde. No. Dobry sprzęt. To co, gotowa? Gotowa, włączaj to. Podobało się? Puścił jeden kawałek jakiegoś, nie wiadomo jakiego zespołu przez 5 sekund i ona jest dobre, dobre! To nawet nie był metal! Wy tego nie usłyszycie, bo copyright, ale to nawet nie był metal! Tak naprawdę to tylko dzięki tobie dowiedziałem się, że na świecie jest taka zarąbista muza! Mega się cieszę, że tak myślisz, ale wiesz, od zawsze nadawaliśmy na tych samych falach. Dokładnie o tym samym pomyślałem. Super z nas para. Para przyjaciół. No, tak, tak. Shot through the heart and you're to blame! Widzisz, może jednak Bon Jovi dla ciebie będzie. Wiesz, że bardzo cię lubię i czekaj, aż wrócisz z Francji. Ja się też już wróciłam. Wiesz, jak byłam tam, strasznie za tobą tęskniłam. Tak, bo coś rzadko pisałaś. Stary, ale tam było tak nieziemsko super, że po prostu no, nie miałam czasu, ale chyba się nie złościsz, co? Stary, ja tam miałam 40 chłopaków dziennie. Każdy z nich słuchał innego gatunku metalu. No raj! A naprawdę z tą tęskniłam. Uwielbiam z tą spędzać czas. Odliczałem tylko dnia, aż wrócisz z Lyonu. Wiesz co, ale ja chyba już muszę iść, bo ale... się umówiłam, także zobaczymy się. Co, że teraz? Wiem, potem się zobaczymy, okej? Okay? Ale lekcja dopiero za kilka minut. Ja już muszę iść. Hej! Totalnie niepodejrzane. Niech zgadnę, biegnie prosto w objęcia Filipa. No bo wiecie, Filip brzmi jak Felip. I to jej przypomina takim jednym koledze z Francji, który pokazał jej zespół Sodom i jej życie się zmieniło. Wow, wydaje mi się, czy Wojtek właśnie teraz próbuje mnie poderwać. Przyjaźnimy się od dawna, ale nigdy nie mówił mi takich rzeczy. Lubię go, nawet bardzo, ale nie wiem, czy chce, żeby między mną a nim było coś więcej. Wojtek postanowił wyładować złość, bijąc po kroczu przyklejonego koszykarza. Dziewczyna uciekła, zanim zdążył zaproponować jej, żeby z nim chodziła. O, ta dziewczyna miała bluzę superior. To prawie tak dobrze, jak bluza Fuji. Nawet mnie denerwuj. A co, Marianie się nie spodobało?
Jasne, że jej się spodobało. Czemu jest zawsze rozmawiają w tej łazience, gdzie zawsze akurat ktoś jest torturowany w jakiś sposób? Trochę czasu i będziesz miał ją urubioną. Tylko nie wiem, czy mi starczy niecierpliwości. Posłuchasz trochę tej muzy, przyzwyczaisz. Ale ja tej muzy nienawidzę! Nie przesadzasz? Nie przesadzam! To są jakieś chore ryki! Zobacz, jak ja wyglądam! Nie wiem, czy widziałem kiedykolwiek kogoś, kto był aż tak sfrustrowany muzyką metalową, pomijając moją babcię, która zawsze bardzo mnie hejtowała za to, że słucham muzyki metalowej. Stary, to jest dla Mariandy. Może się poświęcić, nie? Jasne, mogę się poświęcić. A ponarzekać już mi nie wolno? No wolno. No i mam was. Ależ chłop zrobił long con. On schował się w tym kiblu tydzień temu. Siedział tam cały czas, czekał, aż oni wejdą się naradzić do kibla. Mistrz szpiegostwa. Krzysztof Rutkowski szkoły. I jeszcze zatrudnił tego innego ziomeczka, żeby ten inny ziomeczek tam go zamknął, żeby to było wyglądało, jakby go torturowali. Filip chce jak najszybciej pokazać Mariannie nagranie. Uczeń jest przekonany, że dzięki temu skłóci dziewczynę z Wojtkiem i pozbędzie się rywala. O. Halo Marianna, gdzie jesteś? A, za ścianą, dobra, idę! Patrz, posłuchaj sobie, jak szydzi z ciebie, z metalu i z wszystkiego. Znasz? Tak! Posłuchasz trochę tej muzy, przyzwyczaisz się. Ale ja tej muzy nienawidzę! Nie przesadzasz? Nie przesadzam! Przerzucam jakieś chore ryki! Zabiję go. Ale palam z niego. Dobrze, obraża Iron Maiden, zasługuje na śmierć. I co teraz? Zabiję go? No. Mówiła o tym. Ja wszystko wiem. Filip pokazał mi nagranie. Filip? Tak, Filip, to jest zwykły cwaniak. Mariusz, ty się nie odzywaj, a ty po co kłamałeś, że lubisz metal, skoro tak naprawdę go nie nienawidzisz, co? Marianna, ale ja nie kłamałem. Nie kłamałem. Wiesz, ona podeszła tak blisko, bo pewnie chciała, żebyś ją romantycznie teraz pocałował, jak w filmach. Ale straciłeś szansę i dlatego jesteś w friendzonie. Okej, okłamywałem Mariannę, ale musiałem to zrobić, bo inaczej nie miałbym u niej w ogóle szans. Tylko że teraz to ona już nigdy się do mnie nie odezwie. A tak mi na niej zależy. Tak mi na niej zależy, że chciałem zmienić siebie. Okej, dlaczego chłop tam wynosi jakiegoś dzieciaka na plecach? Co się dzieje w tej szkole? Igor i Fabian cię wkręcają, a ciotka Fabian na pewno nie jest żadną czarownicą. Co prawda jest trochę brzydka, no ale on na pewno nie to. Nikt nie prosił o tę opinię, a ty w ogóle skąd wiesz, jak wygląda ciotka Fabiana? To jest jakaś wiedza w tej szkole, jak wygląda ciotka Fabiana i zdjęcia są rozklejone z takim napisem, żeby uważać na ogry, o co chodzi? Podsłuchałam ich rozmowę. Ale ja byłem głupi, jak mogłem dać się aż tak nabrać? Jak tylko ich znajdę, to powiem, co o nich myślę. Poczekaj! Moment, w którym momencie odcinka jesteśmy? 3/4 mniej więcej i on już się dowiaduje o tym? To nie powinno być tak w ostatnich 2 minutach? A nie lepiej się na nich odegrać? Ale jak? Nie wiem, my też możemy wykręcić im parę numerów. A, bo to teraz się role odwrócą i teraz oni będą wykręcać im numery. Okej, to głupie. Dobrze, że ma ich podsłuchała i mi o wszystkim powiedziała. Czekaj, muszę zamykać buta. Co oni wyrabiają w tej szkole? Chłopy rzucają bluzą. Typ ma ten taki, jak to się nazywa? Typ ma to gówno na głowie. Tam chłop, jeden wynosił dzieciaka na plecach. What's going on? Te pranki z tym jogurtem nie są najważniejszą rzeczą. Tam ludzie cierpią w tej szkole. Bezpiecz, panowie! Maja i Norbert realizują swój plan. A, to był Arkwell z tym na głowie. Okej, to wiele wyjaśni. To są plecaki Igora i Fabiana? Tak, ten jest Igora, a ten Fabiana. Okej. Oba zaklejamy superklejem? Nie, najpierw sprawdźmy, co jest w środku. Ty, ten ma iPhone'a, bierzemy. Ej, patrz, Fabian ma sok, może dospiem mu soli. Dobry plan. Czemu oni mają losowe rzeczy? Czemu ona ma sól w plecaku? Czemu przynosi sól do szkoły? Czemu ten chłop miał tabletki na przeczyszczenie, które przyniósł do szkoły? Dlaczego nie wzięli im telefonów? Kurde, trochę? Więcej, syp całą. Spoko, Fabian przeżyje. To nie jest tak, że jak ktoś wybije całą butelkę sosu sojowego, to umrze. Następnym razem podmienię jego sok na sos sojowy. Igor, zostawił tutaj telefon. Dureń nie ma hasła. Czy jednak wezmą ten telefon? O, wow. Dobra, zdjęcia. Ha! Obczaj to. Ty, zdjęcie kuta. Co? To Fabian? On się zsikał? Nie wiem, ale tak to wygląda. Ale beka. Dlaczego on by miał zdjęcia, jak się zeszczał na telefonie? Co jest? To raczej nie jest coś, co ludzie sobie robią i trzymają na telefonie. Opublikuję to na fejsie Igora. Dlaczego trzymasz takie zdjęcia na swoim telefonie? Mordo, o chuj ci chodzi? Pomóż mi zakleić plecak. Będę szczery, nie wiem, czy taki klej zaklei ten plecak tak na amen, ale też z drugiej strony nie mam żadnego plecaka, którego na tyle nienawidzę, żeby to przetestować. Także przydałby się tu jakiś adbuster.
Co jest? Co, ty śniadania nie jadłeś, czy co? Co, ty śniadania nie jadłeś? Co? Oni tutaj niby mają sojusz, ale Aquil od razu wyczuł słabość. Plecaka nie może otworzyć. Co ty robisz? Oblułeś mnie! Nic, po prostu ten stok jest bardzo słony. Zaraz się zeżygam. No byle nie na mnie, weź się! No wiecie co, no chłopcy, chyba moja klątwa przeszła na was. Co ty gadasz, jakie klątwy? No bo Igor i Fabian mówili mi, że mam klątwę pecha i chcieli ją ze mnie zdjąć. No ale no wiesz, nadal możemy ci pomóc, jak zapłacisz. Oni są po pierwsze uparci, a po drugie głupi. Co jest grane? Przecież klątwa Norberta nie mogła na nas spaść, bo sami ją wymyśliliśmy. Ktoś sobie chyba z nas jaja robi. Jak się tylko dowiem kto, to ten ktoś pożałuje. Niestety Norbert zna kung fu. Więc kiedy dowiesz się, kto za tym stoi, to ty pożałujesz. Na szczęście masz jeszcze mnie, a o tym palancie nawet nie myśl. Łatwo ci mówić. Wojtek naprawdę był mi bliski. Mówiłam mu wszystko. I co? I teraz to nagle się ma skończyć, bo postanowił mnie okłamać? No, I guess. Ja myślę, że to nie o to chodzi, że on postanowił cię okłamać. To chodzi o to, że on się w tobie zakochał i nie może przyjąć odmowy. W tym jest problem. To dlatego może powinnaś troszkę inaczej do niego podejść. Wiesz co? Mam taki fajny pomysł. Może urwiemy się teraz z lekcji i wpadniemy do mnie. Mam wolną chatę. Posłucham jakiejś fajnej muzy i zjemy jakieś dobre żarcie. Co za szczwany szczur tutaj. Słuchaj, mam akurat wolną chatę. Posłuchamy fajnej muzy, wiesz tam. Limp Bizkit, ty lubisz tu metal lub Linkin Park. Ale ona mnie nienawidzi po tej akcji z lutowaniem metala. A mówiłeś, co do niej czujesz? Jasne, że jej nie mówiłem. Znaczy... chciałem. Zapauzowali rozmowę o niej w momencie, kiedy ona przychodziła, wymienili spojrzenia, kompletnie niepodejrzane. Nie no, Marianna, uciekaj. Uciekaj od tego Wojtyka. To jest jakiś obsesyjny fan. No to idź do niej i to powiedz, no. Wyjdę na jeszcze większego debila. Dobra, rób jak chcesz, ja wiem, co bym na twoim miejscu zrobił. Twój wybór. Chłopaki, ona tam szła, ona mogła to usłyszeć. Chłopaki, halo, używajcie mózgu. Naprawdę musisz to powiedzieć, to jest ważne. Musisz odwrócić, Marianna. Puść, chodźmy stąd po prostu. No szczęście cię, chodźmy. Marianna, ale ja cię kocham. No nie, słucham? Ty chyba sobie jakieś jaja robisz, słucham? Zaraz nie ręczę za siebie. Poczekaj. Przepraszam, że udawałem metala i że lubię tą całą muzę, ale myślałem, że tylko tak mam szansę cię poderwać. Poderwać? Stary, my się tylko przyjaźnimy. Tylko, że ja chcę czegoś więcej. Zrozumiałem, kiedy wyjechałaś do Francji i... Dobra, Marianna, zostawaj, chodź. Nie, poczekaj, niech dokończy. Dziewczyno, krótka piłka. Albo wybierasz mnie, albo jego. Słucham? Nie będziesz stawiał mi żadnego ultimatum. Jak chcesz, to możesz sobie iść. Dobre. Tak, tylko przypominam, że według lore'u tej szkoły ona z tym Filipem poznała się jakoś wczoraj. Także Filip to jest bardzo fast taker, bad breaker, cytując piosenkę Manowara o tytule Fast Taker. To znaczy, że wybierasz mnie? Wojtek, ja nikogo nie wybieram, okej? Okay? Ale mi naprawdę na tobie zależy. Ale jak się zależy? Ja coś podejrzewałam. Byłeś jakiś dziwny, ale potem zacząłeś kłamać o tym metalu i co? Jak ja ci mam teraz zaufać w ogóle, co? No właśnie, jak ona ma ci zaufać w momencie, kiedy ty chcesz ją tak perfidnie oszukać i kiedy wyszło to na jaw, to co teraz zrobisz? Jak jej teraz udowodnisz, że prawdziwy ty to prawdziwy ty? Nie chcę, żeby między nami coś było. Naprawdę żałuję. No i bardzo dobrze, Marianna, pozbyła się obu węży. Zarówno węża udającego metala, jak i węża będącego metalem. Ja myślę, że tak będzie najlepiej dla wszystkich. Nie wiem, czy Marianna mi wybaczy i będzie chciała ze mną chodzić, ale przynajmniej powiedziałem jej, co czuję. I teraz wiem, że powinienem był to zrobić zaraz na początku. Mam nadzieję, że da mi drugą szansę. A w sumie ten metal to jednak polubiłem. I właśnie, gdyby on polubił faktycznie metal, szczerze polubił teraz metal, już ona mu nie uwierzy. I co, i będzie musiał ukrywać przed nią, że lubi metal? Stary, wprowadziłeś się w szach. Co jest? Dlaczego wystawiłeś to zdjęcie? Jakie zdjęcie? Pokaż to. Ja tego nie wstawiłem, proszę cię! Bo wiesz, mucha usiadła na moim telefonie i musiała automatycznie zaplodować. Przepraszam. Oblałeś mnie wodą. Po drugie, zrobiłeś mi zdjęcie. Po trzecie, teraz cała szkoła kręci ze mnie bekę. I strasznie dużo w tym odcinku jest oblewania. Tam Norbert oblał Maję wodą, ci się oblali wodą i zrobili zdjęcie. W sumie jest dziwne zabawy. Tam jeszcze w pewnym momencie oblał prawie sokiem, który wypluł. A i Norbert oblał informatykę. Ma 4 jedynki. Plecak mam zamknięty, a telefon mam w środku. Mogłeś to wstawić wcześniej. Ale tego nie wstawiłem, rozumiesz? A to dalej nie otworzył tego plecaka, po prostu. Nie mógł go otworzyć w tej szatni i stwierdził: i tak ten plecak jest dla ozdoby, ja tych książek nie używam. Co tu się dzieje? Co wy wyprawiacie? Dostajecie uwagi i dzwonię po waszych rodziców. Co to za bójki w szkole? Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. I warto było dla jakichś 50 zł, dla stówki rozbić swoją piękną przyjaźń. Mogliście przewidzieć, że Norbert będzie chciał się zemścić. Ja mu nie w kaszę dmuchał, on zna kung fu. Norbert i Maja są bardzo zadowoleni z żartów, które do tej pory zrobili Igorowi i Fabianowi.
i dalej zamierzają bawić się kosztem uczniów. Poprosili o pomoc koleżankę, która ma udawać przed chłopakami cygańską wróżkę. W sensie koleżanka z klasy, tak? I oni tam widzą tą Anię codziennie, jak ona sobie tam przychodzi ubrana, to raz tak. I nagle ona przychodzi ubrana za wiedźmę i mówi, że jest cygańską wiedźmą. I to ma przejść. Okej. Dobra, pamiętasz, co masz im powiedzieć? Dzieciak z tyłu jest lektypa, cyganka. Szczerze, to wątpię, że uwierzą, że jestem cygańską czarownicą. Na pewno się nabiorą, wyglądasz genialnie. Na pewno się nabiorą, z totalnymi idiotami. Morda, oni nie uwierzą, że jesteś księżniczką Azji Mniejszej, jeśli się postarasz. Tu jesteście. My? Tak, wyszukałam was. Jestem Florika, przysyła mnie sabat cygańskich czarownic. Że co? Przesyła mnie sabat cygańskich czarownic. Wiecie, co to sabat? Powinniście wiedzieć. Wiedźmin 3. Tam też był poruszany temat sabatu. Wiemy, że okłamaliście kolegę, że ciąży na nim klątwa. Żarty z czarnej magii są niedopuszczalne. Zostaniecie surowo ukarani. To jest jakiś wkręt, że ty nie jesteś żadną czarownicą. Dokładnie. Kojarzę cię. Ty jesteś z naszego liceum. Tak, kurwa, oni wzięli dziewczynę, która chodzi do tej samej szkoły. Kolega Rudy i kolega Riepson nie są jakoś wybitnie diamentami intelektu, ale no bez przesady. Mówiłam wam, że mi nie uwierzą. Ej, to oni chcieli nas wkręcić. Nie wiesz. Chodź do woźny i ona nas obroni. Woźna pogoni ich miotłą, woźna zamknij ich w piwnicy. Norbert, ty znasz kung fu. Użyj tego ciosu smoka, on zatrzymuje akcję serca na 3 sekundy. To wystarczy, żeby uciec. Nie ma woźnej. No i co teraz? Co zrobicie? Nie ma ważnej, jesteśmy zgubieni. Dobra, krótka piłka. To wy zakleiliście mi plecak i wyrzuciliście Fabiana foty do netu? No i to wy dospaliście mi sól i do soku? Podoba mi się to, że Fabian nie ma jaj podejść do Norberta, no bo Norbert zna kung fu, więc podchodzi do Mai. Zasłużyliście sobie na to. Właśnie, przez was dostałem kolejną jedynkę u kłosek. Jeszcze mówiliście Norbertowi, że ciąży nad nim jakaś klątwa, no żeby wyłudzić od niego kasę. No i co z tego? To nie powód, żeby mnie tak ośmieszać. Teraz cała klasa się ze mnie śmieje. Trzeba było nie sikać w gacie. Ej, stary, uważaj. No i go. Co się tu dzieje? Szukaliście mnie? Czy coś się stało? Woźna wbiła na pełnej, gotowa teraz wszystkich tutaj wyjebać do piwnicy, zamknąć tam na stałe. Aż ta inna woźna. Tamta woźna już pewnie odpowiada za swoje czyny w więzieniu. Czekaj, stój! Ty jesteś dziewczyną, więc możesz iść, ale ty zaraz oberwisz. No, uliczniaki, ale mają zasady. Trenuję kung fu! To był cios pijanego leniwca. Uczyłem się go całe 4 miesiące. To nie moja wina, że tu jest tak ślisko. Ej, stary, co to w ogóle było? Chciałam was zastraszyć, żebyście nam wreszcie dali spokój. No, ja się przestraszyłam. No, chyba tego też jest znowu walnie. Bardzo śmieszne. Dobra, muszę mieć już do tej higienistki. No, chodź. Ej, nie poślizgnij się. No, nawzajem. YOLO. YOLO! Jeśli to nie jest wyrazem, nie wiem, czasów, kiedy szkoła była nagrywana, to nie wiem, co jest. Marianna Chotecka po zastanowieniu wybaczyła Wojtkowi Pyrkowi, że udawał przed nią fana metalu. Dziewczyna doszła do wniosku, że Wojtek też się jej podoba. Dlaczego nagle doszła do takiego wniosku? Dlaczego po tym wszystkim? What the hell? W sensie, no, ja rozumiem, oni się tam przyjaźnili wcześniej, ona go pewnie zna z jakiejś innej strony też, ale w tym odcinku to nie pokazał się z dobrej strony. Wojtek, największy szczęściarz na świecie. Nie dość, że wypełzł z tego friendzona, to jeszcze wypełzł z tego żałosnego, żałośnie głębokiego friendzonu po jakichś kurowich plackach. No, what? To się nie dzieje. Nie boję, ale słuchaj, dużo myślałam i wiem, że... To ty jesteś w moim klimacie. Sorry, nie słyszę cię. Teraz słucham Franz Ferdinand. Serio? Serio. To znaczy... To znaczy, że możemy iść teraz do sklepiku, a po lekcjach może... kino? Okej, świetny plan. To chodźmy. Norbert, Maja, Igor i Fabian... Ej, jak był odcinek z kolegą z ADHD, to jak jeździł po desce w szkole, to dostał za to nagany i uwagi. A tutaj biega jakiś dzieciak z piłką i kopie po tym korytarzu. I co? I gdzie są dorośli? Co się dzieje w tym odcinku? Jak coś tu nas nie było. Jakby Kłosek pytała, nie widzieliście nas. Co oni znalowali? Kotecki! Szumski! Widzieliście Koteckiego i Szumskiego? Rozumiem, że teraz oni prankują panią Kłosek, czyli oni faktycznie szukają śmierci. A też podoba mi się to, że jak w jakimś takim sitcomie oni byli najgorszymi wrogami. Teraz on tak, o nie w życiu, teraz jest sojusz niepisany. Nie, nie boję. Na pewno. Niesamowite! Taka była kłótnia, a jednak ich kryją. Jednak pani Kłosek jest takim zagrożeniem, że wszyscy uczniowie muszą się zjednoczyć.
Amelia? Ósmoklasistka spotyka... Aj, to już. Tak się skończył odcinek. Moi drodzy, to był dobry odcinek. Ja jako tutaj, prawda, serce metal bardzo mocno z nim rezonowałem, bardzo mocno tutaj wczułem się w niego. Powiem wam tak, jeśli chcecie zacząć słuchać metalu, to nie róbcie tego na siłę. I jeśli chcecie zacząć słuchać metalu, to zacznijcie właśnie od czegoś typu, nie wiem, właśnie Iron Maiden albo inne heavy metalowe zespoły. To jest najlepszy punkt wejścia. Jak potem obudzicie się słuchając o 3 w nocy jakichś smutnych, symfonicznych black metali, to nie gońcie mnie. Także moi drodzy, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję i zostawcie komentarz o treści Muzyka Szatana. Myślałem jeszcze o dzikich wrzaskach, ale Muzyka Szatana brzmi lepiej. I zapraszam już za niedługo na kolejny odcinek na moim kanale. Ciao!